Siemanko, jestem Luzek, to jest Forza Horizon 1. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Jadę już chyba z szósty raz ten wyścig. Jest bardzo trudny na tym poziomie trudności. Mam spore problemy, aby ukończyć tu na pierwszej pozycji, a bardzo mi na tym zależy. Coś czuję, że albo z moim samochodem jest coś nie tak, albo z moimi umiejętnościami, albo z jednym i z drugim. Czuję, jakbym po prostu był za wolny. I bardzo ciężko ich tutaj, kurczę, podgonić. Robię masę różnych błędów w wielu miejscach i trzeba to przejechać po prostu idealnie. I problem jest też taki, że nie można zjeżdżać samochodem na pobocze, zahaczać choćby kołem, dlatego że bardzo auto wtedy zwalnia i często też hamują mnie te cholerne inne samochody na drodze. Ja już chcę go wyprzedzić, a on nagle ciach i zajeżdża mi dupą i nie mogę, albo o, takie małe jakieś problemy, tak? Jestem na czwartej pozycji i udało mi się najlepiej dojechać ten wyścig na drugiej. Ach, jest naprawdę bardzo kapryśny ten wyścig. No to cóż, ostatnie okrążenie, już ostatnie okrążenie. Ten wyścig jest bardzo krótki. Zakręty i na mapce wygląda bardzo banalnie. Zakręty są niby gładkie, a jednak te muscle cary są okropne na te zakręty i no trzeba tutaj dużo kontrolować, operować gazem i hamulcem tak, aby odpowiednio tym samochodem się ułożyć do zakrętu. Mimo że mam tu ustawione cofanie, mogę sobie te niechlubne momenty powtórzyć, to i tak jest mi bardzo ciężko dogonić jedynkę tego Howarta. Nie wiem, czym on tam jedzie, ale no kurczę, rozwala mnie za każdym razem. Dobra, teraz kulminacja chyba będzie. Już nie mam ochoty jechać tego wyścigu więcej razy. A więc spróbujmy. Nie, już dupa, już na prostej go nie podgonię. Co on ma za auto do cholery? Straszny, no, strasznie trudne. Nie, no muszę jeszcze raz, muszę przejechać ten wyścig. Zobaczcie, jaki mam poziom trudności. Mam tylko przewijanie włączone, poziom trudny i właściwie to samo, co w zeszłym odcinku. Dzisiaj kupimy nowe auto, kupimy kabrioleta ogólnie. I zobaczymy, jakie tam mamy auta do dyspozycji. Trochę już kredytów mam, bo mam 349 tysięcy kredytów. Także widzicie, że od ostatniego odcinka troszeczkę pojeździłem, dlatego że ukończyłem te wyścigi, których nie ukończyłem na pierwszym miejscu w poprzednich odcinkach. Tak, żeby mieć już pozałatwiane, no nie? Żebyśmy mogli już sobie iść z fabułą do przodu teraz. Ale no został mi ten cholerny wyścig, na którym po prostu nie mogę, no jest bardzo ciężko, muszę mieć łód szczęścia, nie wiem co jeszcze, żeby to pojechać bardzo, bardzo jakoś tam dobrze. Spróbuję ten tutaj zakręt na następnym okrążeniu bardzo, bardzo skrócić i przejechać wręcz po tych bezdrożach. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie. Jestem na czwartej pozycji obecnie. Raz udało mi się tak przejechać, że właśnie byłem na po pierwszym okrążeniu byłem już na trzeciej. Na następny byłem na drugim, no i później już się tego jakby odrobić nie dało. Troszeczkę tutaj pojechałem po tym bezdrożu. Dobra, elegancko. Trzecie miejsce, drugie okrążenie. Spróbujmy teraz skrócić ten zakręt, co tu mówiłem. Tylko teraz tak, nie mogę zarzucić, dupko. Szewel przede mną mieć. No kurde, dupa. Wyszło lipnie. Ale mam szansę to wygrać teraz. Bardzo zbliżyłem się do czołówki. Skracanie w ten sposób zakrętu niewiele mi dało. Muszę już w tym momencie zacząć podjeżdżać dobrze do tego zakrętu. Ojechałem za szybko. Dupa. Już nie ma co. Za wolne wyjście. To znaczy, zacząłem mielić kołami. Tutaj zahaczyłem pobocze, bo jechałem za szybko. Szybciej niż mi się wydawało. W tym miejscu już muszę trochę przyhamować. Leciutko tylko gaz. Dobra, udało się ładnie wystartować, ale kurczę, oni i tak lepiej wyjechali z tego zakrętu. Ostatnie okrążenie jest znowu ostatnie. No ten wyścig jest mega krótki. I tutaj jak się popełni gdzieś błąd, to już jest po prostu lipa, no. Dobra, trzymać się asfaltu, to mój cel teraz. Okej, chyba się uda przegonić tego niebieskiego. Teraz Chargera. Fuck. Ten pierwszy zawsze jest, kurczę, niesamowicie dobry. Czasami jest... uwaga. Dobra, spróbujmy to teraz tak pojechać. Wyjazd! Nie ma wyprzedzania. Na razie. Ej, co jest? Gra mi zaczęła lagować. What the fuck? Ale udało się ukończyć na pierwszej pozycji. To było dziwne. No, nie dałaby mi wygrać ta gra. Słuchajcie, tego cholernego wyścigu. Okej.
No do następnej opaski to się w tym wyścigu nie zbliżyliśmy zbyt mocno. Dobra. Moi drodzy, ukończyłem wyścig na pierwszej pozycji, teraz on w końcu będzie zaliczony. Cieszę się bardzo, bo już mnie denerwował. Chyba 7 razy go powtarzałem, poza odcinkiem i teraz 2 razy. Och, ale jest zaliczony w końcu za mną. Teraz jedziemy na ten wyścig. I teraz tak, musimy kupić samochód w klasie S, który jednocześnie będzie kabrioletem. Zobaczymy za tą kasę, którą mam, czyli 364 tysiące kredytów, co będę mógł już sobie kupić. Mam nadzieję, że jakieś fajne autko, które akurat będzie spełniać wymagania. Kurczę, jak się przesiadłem teraz do tego Lotusa Exige'a. Mówię wam, co za ulga. Pojeździłem troszeczkę właśnie tym Lotusem i powiem wam, że wow, jeździ się nim super. No w klasie A on radzi sobie świetnie i myślę, że warto byłoby się nim ścigać właśnie w niej. Tutaj chyba Diabolo jechało moje piękne. Tutaj Corvetta, też wersja convertible. A tu mamy właśnie ten nieszczęsny wyścig, gdzie musimy kupić nowy samochód, aby wziąć w nim udział. I tak, wchodzimy do salonu samochodowego. Teraz musimy kupić odpowiedni wóz, aby móc wziąć udział w tych zawodach. No i tak, mamy tutaj Ferrari Italia 458, wersja Spider. Mamy Audi R8 Spider. Mamy Lotus 11. Mamy Corvette Convertible właśnie. Mamy Speedster Edge. Nie, ja żadnego klasyka nie chcę, dziękuję. No i mamy BMW Z4 S-Drive 28i. Teraz tak, zastanawiam się między Corvettą a właśnie Ferrari Spiderem. Corvette, ja ogólnie lubię muscle cary, tylko że nie, ogólnie lubię tą Corvette. To jest C6, zgadza się. To jest C6, ale dzisiaj wybiorę sobie Ferrari Spider z 2011 roku. Akurat ten model produkowany jest od... A to ciekawe, że możemy wybrać różne kolory. Przeważnie producent, czyli Ferrari, zastrzega sobie kolor czerwony do swoich samochodów w grach. No okej, weźmiemy sobie czerwone Ferrari. Co ciekawe, ten samochód jest produkowany od 2009 roku do 2015, czyli rok temu skończyła się produkcja tego auta, tego modelu. No i mamy tutaj wersję z 2011 roku, nawet nie mamy z 2012. Tam chyba w stosunku do... nie jestem pewny, w którym roku zmienili wersję tego auta, bo tak. Aha, od razu bierzemy udział w wyścigu. Okej, bo ja chciałem tym samochodem pojeździć swobodnej. Spróbujmy wyłączyć tutaj przewijanie. Później dokończę wam jeszcze parę ciekawostek na tego auta. Może uda się podczas wyścigu. Zobaczymy. Bo to jest też bardzo ciekawy model. Moje Ferrari. Jeśli chodzi o ogólnie nazwy aut tych super sportowych, to jest ciekawa sprawa, bo... A, moment. Haha, moje Ferrari nie jest stuningowane. Mamy 653 punkty w klasie S. Podejrzewam, że tutaj ci zawodnicy mają lepsze samochody, ale ładnie wygląda ten samochód, naprawdę, to moje Ferrari. No i po przesiadce z muscle cara do Ferrari czy do Lotusa różnica jest kolosalna. Wyczuwam tutaj troszeczkę brak mocy. Doganiam tu Lotusa 11. Dobra, skrócimy sobie tutaj troszeczkę. Tak brzydko, bardzo źle, bo widzicie, ja teraz wjechałem na asfalt i od razu koła próbowały złapać przyczepność, trakcję. No i wyszło to tak jak wyszło. Mamy przewijanie wyłączone, więc trzeba mieć się tu na baczności. Widzicie, nie idzie mi ta jazda za dobrze. Dopiero co pierwszy raz wsiadłem do tego modelu. I no... i sobie radzę właśnie tak. Nie najlepiej, ale spoko, damy sobie jakoś radę. Spróbujemy się trzymać za tą Audicą z przodu. To jest akurat Audi z DLC. A, właśnie, pisaliście mi w komentarzach, że nie macie dostępu teraz do usługi live w tej grze, w Forzie Horizon 1. To ciekawa sprawa, bo w momencie, kiedy nagrywałem ostatnie odcinki, ja dostęp do tej usługi jeszcze miałem. Natomiast dzisiaj patrzę, że już nie mam i gdy próbuję się gdzieś przeteleportować, na przykład do jednego miejsca na drugie, żeby nie jechać przez całą mapę, no to nie mogę, bo w tej grze jest... O, chciałem cofnąć, no i dupa. Coś mi się stało, widzicie jak mi zlagowało grę? Musimy powtórzyć. No, teraz sobie hamowaliśmy i to jest też ciekawe właśnie w tym Ferrari,
są tutaj zainstalowane, ogólnie w tym samochodzie, w rzeczywistości są zainstalowane hamulce Brembo, węglowo-ceramiczne, jeśli to cokolwiek wam mówi, to okej. Ale właśnie te hamulce są na tyle ciekawe, może tam ich parametry to jak parametry, ale ciekawostka jest natomiast taka, że w momencie kiedy puszczamy pedał hamulca w tym samochodzie, to klocki hamulcowe zbliżają się do tarczy tak, aby zminimalizować czas od naciśnięcia pedału do zaciśnięcia klocków o tarcze hamulcowe. To jest bardzo fajna ciekawostka na temat tego samochodu. Nie jestem pewny, czy w przyszłych modelach Ferrari też taki system instalowało. To nie jest zasługa tylko jakby Ferrari, bo hamulce Brembo pojawiają się w wielu, wielu innych modelach, tak? Okej, jest teraz pojedynek. O, proszę, wymiękł. Ale ja poleciałem na ścianę. Dobra, nie damy się wyprzedzić, o nie. Zahaczyłem trochę pobocze, ale udało się wyprzedzić ładnie i pierwsza pozycja. No, było ciężko. Cyk. Proszę bardzo, 19 tysięcy kredytów, elegancko. Już praktycznie odrobiłem sobie... jeszcze nie odrobiłem. O, zaraz będę miał różową opaskę. Zostajemy w tym spiderku. Także jeśli chodzi o te hamulce, to ciekawa sprawa. Nie słyszałem o czymś takim jeszcze. Być może już wcześniej gdzieś tam były instalowane te hamulce tego typu. Czy to Ferrari zaprojektowało, też nie mam pojęcia. Ale ciekawa sprawa na ten temat, na temat tego auta. No i co? I mamy masę innych wyścigów, które niestety będzie trzeba robić w innym samochodzie. A tak patrzę jeszcze, co tutaj mamy. Jakimś... coś mi się tu... na złoto zaznaczyło, nie wiem o co tu chodzi. Dziwna sprawa. Tak jeszcze zerkam sobie. Pisaliście mi też w komentarzach, abym zbierał te znaki zniżkowe na części, żebym właśnie nie wydawał dużo kasy na części tuningowe, a całą kasę, czy możliwie jak największą ilość kasy wydawał na kupowanie nowych aut. Tutaj mamy szybka podróż z 10 tysięcy kredytów, ale jeśli chcemy na przykład szybką podróż do dowolnego miejsca, musimy dołączyć do klubu 1000 klub jakiegoś tam. I nie masz obecnie za mało żetonów? A, jakieś żetony trzeba mieć. Aha, czyli już mi się chyba połączyło z tą usługą, bo wcześniej mi pokazywało, że nie jestem połączony z usługą. Dziwna sprawa. Okej, tu mamy coś ciekawego. Eurocross. No nic dla klasy S już nie mamy. Dla mojego Ferrari, ale pojedziemy sobie kawałek, to wam coś jeszcze opowiem o tym samochodzie. No, poza tym, że jest piękne auto, zobaczcie sobie w wnętrze. Tak, troszeczkę sobie rozjaśniłem grę i widać nieco lepiej te wnętrza aut. Bardziej, że jeśli sobie pod słońce tak, tym bardziej, że to jest wersja cabrio, to będzie lepiej widać, bo więcej światła niby wpada. Bo w tej grze nie wiem, czy to jest tak pokazane. Ale wnętrze jest i jest wykonane całkiem spoko, jak na Forza i grę z 2012 roku. Nie jeszcze aż tak starą, ale jednak. No, więc Ferrari... to jest też ciekawe, jeśli chodzi o tą nazwę. Nazwę wam pokażę tutaj. Ferrari 458 Spider. 400... to jest tak. Na przykład Lambo ma... Lamborghini... LP640 to jest Murcielago, no nie? 640 odpowiada mniej więcej tyle, ile ma koni mechanicznych ten samochód. W tym wypadku jest tak, że 458 odpowiada za rodzaj silnika, czyli mamy 4,5-litrowy silnik z 8 tłokami czy cylindrami w układzie V. W tym wypadku, czyli po prostu V8 jest 4,5 litrowa. No więc Lamborghini ma takie swoje nazewnictwo, ona nadaje samochodom nazwy po prostu z ilością koni mechanicznych, a Ferrari ma takie nazewnictwo i nazywa samochody w ten sposób. No ale szkoda, samochód bardzo ładny, a już od roku nie jest produkowany w naszej perspektywie, no bo jak Forza Horizon wyszła, no to ten samochód jeszcze był w produkcji na dobre, na te następne 3 lata, prawda? A w naszej perspektywie samochodzik już w produkcji nie jest, także raczej modeli już nie przybędzie na świecie. No w sumie i tak dużo długi okres produkcyjny jak na
samochód taki super sportowy, no nie? Przeważnie to są jakieś tam ekskluzywne modele dostępne w bardzo ograniczonej ilości sztuk. No jednak tutaj ten samochodzik dosyć długo był produkowany. Eurocross, GoPro. Dobra, mamy klawę, bo... Nie chcę jechać Audi Quattro. Wiecie czemu? Bo jechałem właśnie wyścig Audi Quattro, którego też nie mogłem ukończyć w poprzednim odcinku. I sytuacja wyglądała tak, że wziąłem sobie Volkswagena Corrado z silnikiem VR6, z napędem naprzód i rozwaliłem wszystkich bez żadnego problemu za pierwszym razem, bez powtórek. A z Audi miałem spore problemy. Dlatego na wszelki wypadek włączę sobie tutaj przewijanie, bo nie jestem do tego samochodu taki przekonany. No i teraz chyba możemy sobie pojechać już na spokojnie. Znowu będziemy ścigać się razem z Lancią Delta. Widzę tam w tle Range Rovera. I z tyłu jeszcze chyba Deltę drugą. Dobra. Tu jest... O, tutaj mamy tak, jedną Deltę, mamy Audi Quattro. Widzę dwa Range Rovery, Golfy 2 i z tyłu mamy Mercedes jakiegoś SUV-a. Dobra. No, także mi ten Audi w ogóle nie szło na tamtym wyścigu. Nie wiem, czy kojarzycie. Był to taki mieszany... Nie, nie był to. Był to asfaltowy wyścig, gdzie trzeba było wybrać właśnie samochody z klasy B, jak tutaj. I ja wybrałem sobie Audi Quattro, bo był to pierwszy samochód na liście. No ale potem tak jeżdżę, nie udawało mi się ze dwa razy. Wziąłem Corrado, od razu wygrałem. Bez większych problemów. Także to było bardzo ciekawe. Może okazać się, że na przykład w tej grze, że jest tak, że jeśli nie idzie nam jakimś samochodem na danym wyścigu, to warto go od razu zmienić i spróbować innym, żeby się nie męczyć. Chociaż z drugiej strony my też możemy popełniać jakieś tam błędy, ale jeśli wydaje nam się, że no jednak pojechaliśmy w miarę okej, nie popełniliśmy wielu błędów, no to chyba można spróbować innego samochodu. Myślę, że Audi Quattro powinno sobie tutaj radzić, dlatego że mamy trochę szutru, trochę wyskoków, a samochód fajnie tłumi lądowania. Nie wybija się, nie ma jakby super twardego zawieszenia. Tak tego nie odczułem do tej pory. Popełniłem parę błędów, odbiłem się od barierki Z2, teraz trzeci raz. Więc teoretycznie mógłbym powtórzyć ten wyścig. W ogóle mam powtórki włączone, więc w razie czego to sobie tam jakoś mógłbym powtórzyć te fragmenty. Tutaj jest taki problem, że się ciężko przecisnąć przez te pojazdy, bo droga jest strasznie ciasna. Czego nie uświadczymy na przykład w Forcie Horizon 2. Tam do takich starć dochodzi dość rzadko w sumie, jak się gra na singlu. A tutaj ten teren jest mocno ograniczony. Tam można dużo sobie skracać drogi. Tutaj mamy już takie wyścigi bardzo, bardzo ogrodzone. Praktycznie jazda taka w tunelu, bym powiedział prawie, że... Czego bardzo na przykład nie lubię w symulatorach, bo jeździ się wyznaczonym torem, no nie? I nie można z niego ani na trochę zboczyć, no mi się tak nie do końca podoba. Grałem ostatnio sobie w Assetto Corse i wiecie co mi się w tej grze spodobało? Jak ja nie lubię tak właśnie symulatorów i w ogóle wyścigów na zamkniętych torach, tak Assetto mi się spodobało, bo tam są te nielicencjonowane tory, które stworzyli twórcy i to mi się super podoba. Jedziemy po jakiejś tam pustyni, w różnych takich miejscach. Oczywiście są to dalej okrążenia, ale dla mnie jest to ciekawsze niż jeżdżenie tych samych torów w każdej grze i każda gra się kłóci, ta taka wyścigowa, symulacyjna kłóci się ze sobą albo walczy ze sobą, która to nie ma lepiej odwzorowanego toru. A to są nudy, straszne. Okej, dla kogoś, kto tam może posiada fajną kierownicę, fajny sprzęt do tego, aby właśnie grać na najwyższym poziomie, to może być fajne, ale z drugiej strony, wiecie co, jeśli ja bym chciał naprawdę się tak pościgać już tak w super ekstra symulacji, to zapłaci się tam parę stówek i można iść na prawdziwy tor i zrobić sobie Z2 okrążenia jakimś tam Lamborghini Gallardo, tak? Moim zdaniem to będzie już taka stuprocentowa symulacja niż kupować kierownicę, która ma mi zestawiać pół pokoju razem ze stojakiem czy stelażem. No mnie się to przynajmniej nie podoba. Pewnie są przeciwnicy takiego myślenia,
Myślałem, że tam jest napisane Intermarsze. O lelo, tam nie było jakieś coś innego napisane. Inter coś tam. Intermarsze. Od dzisiaj to będzie Intermarsze. Mamy opaskę Intermarsze, co wy na to? Nie mogę takiego tytułu dać, bo mnie jeszcze Intermarsze pozwie. Okej. Okay. To się tam zbytnio nie starałem. Może spróbujemy jeszcze raz? Tylko ty i ja. Jeśli wygrasz, dostaniesz mój samochód. Okej, okay. Ziomek ma tutaj do oddania Lambo Super Veloce, które już zresztą posiadam w garażu. Czy chcemy się z nim ścigać? No nie wiem. Tak patrzę jeszcze tutaj. Adidas Avalanche. Tak naprawdę mógłbym już odebrać opaskę i chyba muszę tak nawet zrobić, żeby dostawać następne punkty i awansować wyżej. No nie? Te wyścigi dalej będą nieukończone, tak jak te na przykład tutaj. Jest jeden zielony, to jest z zielonej opaski. I robiąc je, mając już następną opaskę, będę troszeczkę tych punktów dostawał, ale najwięcej właśnie się dostaje punktów, jeśli robi się wyścigi z danej opaski, czyli te różowe w tym wypadku. Tak naprawdę muszę teraz wrócić tutaj. Szybka podróż na szczęście kosztuje mnie 0 kredytów, ale jeśli chciałbym się do dowolnego miejsca gdzieś tam przetagować, to bym musiał mieć jakieś żetony czy coś takiego. Okej. Okay. Powiem wam, że podoba mi się to Ferrari. Okej. Okay. Różowy, serio, jakie osiągnięcie. Ludzie zaczynają mówić, że masz szansę na tytuł mistrza. Oczywiście, że mam. Te mistrzostwa tutaj się odbywają troszeczkę inaczej niż w dwójce. Nie trzeba kończyć wszystkich wyścigów, żeby przejść dalej jakby. Przynajmniej takie mam wrażenie. I tych wyścigów jest sporo, mamy sporo opcji. Nie musimy robić konkretnie tego, czy... shit. Mamy tutaj klasę ES. No. To ciekawa sprawa będzie. Najpierw chciałbym się zmierzyć z tym ziomkiem i wziąć od niego... O, szybka podróż, 10 tysięcy kredytów. I wziąć od niego sobie Diablo. Tylko, że Diablo sobie też nie sprzedamy, prawda? Chciałbym robić może po kolei te wyścigi. Nie chcę tak przeskakiwać z klasy na klasę. I ten zielony wyścig też bym wypadałoby skończyć, co? Klasa D. Wymagany nowy samochód. Okej. Okay. Trzeba kupić jakieś auto w klasie D. Myślę, że starczy mi kredytów. Mam 157 tysięcy. Jakiś samochód taki słabszy z tej klasy. Myślę, że damy radę. Pojadę sobie Ferrari, bo ten odcinek właśnie poświęciłem temu samochodowi. Szkoda, że tak właśnie nie mogę prowadzić odcinków jak do tej pory, ale z drugiej strony może tak jest ciekawiej, co? Do tej pory z Forzy, bo nie mówię o jedynce. No. Ja się lubię właśnie skupiać na jednym samochodzie. Przed odcinkiem, to jest też fajne dla mnie, bo ja przed odcinkiem sobie czytam jakieś tam newsy, ciekawostki i oglądam jakieś materiały na temat Ferrari, a później mogę wam to opowiedzieć w odcinku i mogę się skupić na jednym samochodzie dzięki temu, prawda? A dla was to jest ciekawsze, bo możecie posłuchać o bardzo fajnych rzeczach na temat jego właśnie. No i teraz sobie się przygotowałem specjalnie, nie ukrywam, że się przygotowałem, bo to jest normalne, słuchajcie. Motoryzacja jest to tak rozległy temat, że jeden może się znać, doskonale wiedzieć, jak tunigować samochody, a druga osoba może znać się na klasykach i obie te osoby będą wiedziały coś od siebie lepiej. Nie ma tak, że będziesz wiedział. To jest tak rozległy temat, motoryzacja. Jeden będzie znał się na ciągnikach, drugi będzie się znał na samochodach sportowych, trzeci będzie się znał na samochodach rajdowych, czwarty będzie się znał na... nie wiem, na czymś jeszcze innym. No kurczę, tak dużo różnych tematów jest, które można by poruszyć i nazwać się, że to jest motoryzacja. Że szok. Cyk, musimy kupić nowe auto do klasy D, aby móc się ścigać w tym wyścigu. Darius Flint. Tak się nazywa. Oh shit, patrzcie, mamy tutaj Corolle. Tureno tak się nazywa, przepraszam. Ja bym chciał mieć Nissana 2000 GTR. Z tych samochodów, które tutaj mamy, poza Miatą, najbardziej mi się podoba. Więc weźmy sobie go. Sterowność była tam napisane, że jest słaba. Ej, ale wygląda fajnie. Możemy sobie wybrać kolorek. Szary mi się podoba najfajniej. Możemy patrzcie dookoła sobie patrzeć. Nice. Cyk. Podobają mi się te światła z tyłu. Cyk. No dobra. To co? Bierzemy. I teraz tak. Ponieważ kupiłem ten samochód dopiero teraz, to będę nim startował w tych zawodach zupełnie stokowym.
prawdopodobnie nie będę mógł sobie podwyższyć do full w tej klasie. Zaraz zobaczymy, czy jest taka opcja na początku wyścigu. Fajnie by było, jakby była. Nie wiem, czy będzie. Teraz musimy czekać. Czy nas przeniesie od razu do wyścigu? Właśnie nie wiem, jak to wygląda. Tak, przeniosą nas od razu do wyścigu. Mamy tutaj Honda CRX, poziom trudności, opcje. Tutaj jest odnośnie sterowania. No nic, musimy się ścigać. Poprzedni wyścig udało mi się wygrać niewymaksowanym samochodem, ale ładnie. Miatka zrobiona, patrzcie, jakie piękne felgi ma dobrane w białym kolorze. Moment, czy ta miata ma... nie ma przedniej szyby? Ej, tak wygląda, jakby nie miała przedniej szyby, bez kitu. To jest jakaś wersja cabrio, nie wiem, z dodatku czy coś takiego. Dobra, ale ja mam swojego Nissana 2000 GTR. Spróbujmy wygrać to. A tutaj jedzie ta miatka, którą mogliśmy kupić sobie. Tamta cabrio była bardzo bardzo dziwna i bardzo ciekawa w sumie też. Przypomniał mi się Mercedes Stirling Moss, kojarzycie? Ma takie małe... on chyba w ogóle żadnych szybek nie ma z przodu, a osiągi w ogóle, to maska z przodu, to jest ogromny samochód wyścigowy. I jak go zobaczyłem kiedyś po raz pierwszy, to pomyślałem, nie, to weszło do produkcji, serio. Przypomina troszeczkę kształtem Mercedesa SLR-a, z tym, że jest dłuższy, wydaje się dłuższy. A mamy tu aż 4 okrążenia, wow. Wydaje się dłuższy i no jest zdecydowanie bardziej hardkorowy. Nie wyobrażam sobie jechać w nim 300 km na godzinę i mieć odsuniętą głowę, nawet jakbym miał kask. Rzeźnia. No, podobnie jest w tej miatce, która jedzie za mną. Pewnie wdycha wszystkie te kurze, które zostają za innymi pojazdami, a nie może sobie nawet włączyć wycieraczek, no bo pewnie ziomek ma kask. Jeju, jeju. Muszę uważać, bo to jest klasa B. Tutaj tak za dużo tego przyspieszenia to ja nie mam. To już jest drugie okrążenie, a dalej szósta pozycja. To nie najlepiej. I ciężko ich tu, kurczę, podgonić. No niestety mój samochodzik nie jest wymaksowany i też ja nie jeżdżę najlepiej. Widzicie, jak pokonuję te zakręty. Ścinam je w jakichś dziwnych miejscach. Wiecie, to wszystko dlatego, że nie znam tego wyścigu. Tutaj muszę przyhamować, to już wiem. O, i teraz poszło pięknie. Zobaczcie, jak ich od razu podgoniłem, pokonując dobrze tylko jeden zakręt. A tych zakrętów, takich dosyć trudnych, jest tu kilka. Dobra, jedziemy sobie za miatką. Z przodu widzę Fair Lady. Dalej. Okej. Okay. Tutaj trzeba mocniej podhamować. Widzę CRX, Nissan GTR, a przoduje Toyota Tureno. O, znowu jakieś lagi. Widzieliście te lagi? Się zdarzają. Czasami one trwają do czasu, aż nie właśnie zminimalizujemy gry w Xboxie. To jest dziwne, nie? Konsola znacznie lepsza, a jednak jak gra nie jest odpowiednio przygotowana, to robią się jakieś takie problemy. Ścinanie gier na konsoli to jest najgorsze, co możecie spotkać w życiu. Pamiętam, że jak grałem w Need for Speed 2015, to właśnie na Xboxie gra zwalniała do 20 chyba 5 FPS-ów, co było karygodne. Dobra, ostatnie okrążenie. Gonię Toyotę Tureno. Jak Turino, nie? I ostatni zakręt, właściwie nawrót. Będzie ciężko. No i dupa. Już mogę się pożegnać z tytułem mistrza. Dobrze, ale to był przejazd kontrolny. Musiałem się nauczyć tego wyścigu. Teraz znacznie lepiej go znam i zobaczymy, co przez jeden taki przejazd, powiedzmy, lekcyjny dla mnie udało. Wiem, że lekcja i w ogóle temat szkoły jest dla was teraz drażliwy, dlatego nie będę starał się używać tych słów, żeby was nie drażnić. Ale nauczyłem się mniej więcej tego wyścigu i wiem, jak podchodzić do tych zakrętów tak, aby w miarę dobrze to wszystko pokonać. Okej. Okay. Ostatnio widziałem w internecie, gdzieś podsyłacie mi też na ludzką grupę, takie różne zdjęcia stuningowanych fur. I tak jak mi się Fair Lady nie podoba, z wyglądu bardzo Nissan Fair Lady, tak widziałem świetnie zrobiony samochód. I naprawdę obniżony, taki wyczyszczony, pięknie.
z dystansami, super wyglądał, ale wiecie, nie tak na maksa jakoś stunigowany, czy tam przerobiony tak na chama, tylko zrobiony ze smakiem, w fajnym kolorku, ekstra. Co za muzyka w ogóle, jakaś tam kocia mi leci w tle. Okej. Już powinno być lepiej. Hamujemy! Ach, tak słabo to wyszło, hamowanie. No, tutaj trzeba było trochę z gazem pooperować. Mimo, że ten samochód nie wydaje mi się, by miał jakoś dużo mocy, to jednak potrafi tymi kołami zabuksować, jeśli wejdziemy w zakręt zbyt raptownie. O, proszę, i już mnie tu hamują, oni grają w drużynie. Mówię wam, oni grają w drużynie. A ten mnie tu spycha. I kurczę, bardzo, bardzo mnie przyhamował. A takiej prędkości, jaką ja miałem, to ciężko odzyskać. Dobra, trzymamy się w strumieniu za nim. I to mi nic nie daje. Zobaczcie, że ta Toyota Tureno jest znacznie szybsza od mojego samochodu. Ja myślę, że mają te samochody stuningowane gdzieś na maksa w klasie D, bo gdzieś jedziemy teraz w klasie D. I dlatego mam takie problemy. Przede mną Honda CRX. Widziałem Honda CRX 500-konną. Ziomek ścigał się na draga. W rzeczywistości widziałem. Ziomek z Niemiec ścigał się właśnie na dragu i pod koniec wyścigu, pod koniec w ogóle tych wyścigów, rypła mu uszczelka pod głowicą. Poleciało tyle białego dymu. Nie wiem, do czego to porównać, ale dużo. No taka kometa dosłownie na wyścigu dragowym. Kometa spadająca, tylko że zamiast nie wiem, iskier, ognia, był biały dym. Siwy dym. No i niestety ziomek musiał odpuścić. Ale wpadł na kolejne zawody i przyjechał i też się ścigał. To wiecie, taki samochód do dorypania, nie? Wsadził mu tam jakieś części nie wiadomo jakie. Wywalił wszystko ze środka, został tylko fotel kubełkowy dla kierowcy. Dosłownie nic nie miał, nawet deski rozdzielczej. Nie wiem, ile ten samochód tam ważył. Tylna kanapa, wszystkie elementy w środku, tylko blacha, silnik, pedał gazu, hamulca, kierownica, fotel kierowcy i tyle. Dawał radę ten samochodzik. Okej, czwarte okrążenie udało się wygrać, chociaż powiem wam, że już jest dla mnie coraz trudniej. Chociaż w sumie na zielonym poziomie też miałem problemy, żeby wygrać wyścig, zgadza się? Więc to nie jest do końca tak, że teraz jest mi trudniej, tylko że po prostu na tym poziomie jest dość ciężko. Ale to dobrze. Jakby było za łatwo i by chodziło tak wszystko gładko, to bym się szybko tą grą znudził. A tak? Denerwuję się, cyk, żeby to wygrać dla was. Ej, patrzcie, sporo punktów zdobyłem, a to był wyścig w klasie... O, 71 rocznik, nawet nie wiedziałem, że 71. To był wyścig w klasie D i był przede wszystkim zielony, a dostałem dość dużo punktów za pierwsze miejsce. Spoko, ja tam się cieszę. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Trzymajcie się, na razie, pa pa.